Pane drogi, właśnie widzisz, tak wygląda najlepsza opłata polskiego wydania tygodnika Newsweek. Jerzy Sztur, znany polski aktor, to jest opłata tygodnika Newsweek wcześniej. Przerwa na opłatę też Sztur Junior, też aktor i komediant. Dla odbiorców wersji angielskiej Max TV to jest Tomasz Lis, redaktor naczelny polskiego Newsweeka. To on jest jego żona, i ostatnio publicznej telewizji polskiej na dwa programy o polityce. Oto medialne małżeństwo publikuje na ramach tygodnika, który zarządza inne medialne małżeństwo. Dlaczego? Dlatego, że polski jako twierdzi, że wykonanie rozwija jego związek. Naczelny Newsweeka polskiego rozumie ten ból, dlatego, że wykonanie musiłowało do polskiego Newsweeka to samo. No to w ten sposób wystarczy medialny, łączy się ze sobą, łączy ich wspólnota interesów i Państwo dostajecie tu Waszą mówię co tydzień. Właściwie co to za różnica, że nieszczęsny troglodyta policzkuje Grzegorza Więcugowa, czy żałosny półanatometa traktuje swoim tekściwie Marcinia Szczura. W obu przypadkach widzę przecież o to samo. Odreagowanie własnych kompleksów i zafundowanie gawiedzi widowiska. To będą, proszę Państwa, nazywa się źródła medialnych kryzys. Proszę Państwa, nie ma w polskim dziennikarstwie. Dobrze, Mariusz Maksymowka ma oczywiście trochę racji, ale w tym przypadku jesteśmy niewolnikami umowy z Bogiem z Państwem. Blisko 20 lat temu podpisała taką umowę i przez najbliższe kilka lat nie można jej wypowiedzieć. Panie prezesie, ja nie mogę się zrobić w sprawie tej umowy z Państwem.